Cześć, witam w kolejnej odsłonie Flight Gear. Dzisiaj kolejne trochę takie sztuczki związane z tym symulatorem. A w dzisiejszym odcinku będziemy sobie mówić bardziej o narzędziu Git. Jest to narzędzie używane często przez programistów do właśnie tworzenia kodu, jako że jest to właśnie repozytorium, dzięki któremu możemy zapamiętywać historię plików, ich zmian, kto je wprowadzał, dlaczego i tak dalej. Jest to bardzo pomocne programistom. Nam tutaj pilotom może mniej, ale też się przyda, jeżeli często pobieramy różne dodatki, jak samoloty, na przykład z GitHuba, czyli takich zewnętrznych źródeł nieoficjalnych. Tutaj na przykład zrobimy to sobie na przykładzie tego samolotu A320 Family, który dokładnie omawiałem w kilku odcinkach wcześniej. No jakby kod źródłowy tego samolotu jest właśnie trzymany na GitHubie, ale oczywiście co jakiś czas, ale rzadziej, twórcy też tutaj pchają zmiany na oficjalne repozytorium FG Addon, gdzie później możemy sobie z launchera Flight Gear zaktualizować ten samolot. No ale odbywa się to dużo rzadziej niż to, co dzieje się tutaj w repozytorium. Tutaj niemalże codziennie, można powiedzieć, twórcy coś dodają, coś modyfikują, coś usprawniają, także samolot jest ciągle rozwijany. Tutaj mamy daty ostatnich zmian. Tak jak widzimy, tutaj działo się coś wczoraj, więc ciągle jest tutaj dokładane coś nowego. No i tutaj repozytorium Git nam się przyda, jeżeli chcemy być właśnie na bieżąco z takim samolotem. A to dlatego, że na przykład jeżeli chcemy sobie zainstalować właśnie taki samolot z repozytorium, tutaj na przykład z GitHuba, no to może musimy wejść tutaj w code i pobrać paczkę zip, tak? Powiedzmy normalnie tak to się robi. Ewentualnie tutaj w releases często też są robione releasy, trochę też może rzadziej niż tutaj to, co się dzieje tutaj w tym kodzie, ale też można tak pobierać paczkę zip w ten sposób. Z tym, że jest to tyle niewygodne, że jak na przykład na następny dzień czy za tydzień znowu dojdą jakieś modyfikacje, no to my znowu musimy wejść tutaj na tą stronę np. tego samolotu, znowu kliknąć code, znowu pobrać zipa, znowu go tam rozpakować i tak dalej. A można to sobie uprościć, instalując właśnie Gita, czyli to narzędzie do repozytorium. No i żeby sobie zainstalować Gita, no musimy go sobie najpierw pobrać. Tu jest oficjalna strona tego repozytorium. Tu mamy od razu download, możemy to sobie pobrać. I pobieramy, zapisz. No i mam pobraną instalkę, uruchamiamy. Tak, uruchom. Tak, to jest oczywiście też oprogramowanie open source, jak najbardziej. Klikamy next, next, gdzie chcemy zainstalować. Ja już to wcześniej instalowałem, więc tu mi się pokazuje okienko, dobra. Tutaj mamy opcję do wyboru, czy chcemy na przykład, żeby nam się zrobiła ikonka na pulpicie. Ja nie chcę ikonki na pulpicie, ale pomocne może być włączenie tej opcji, żeby zintegrowało nam się tutaj to z eksploratorem Windows. Czyli jeżeli wtedy klikniemy sobie na przykład prawym przyciskiem myszy na jakiś katalog, to będziemy mieli dostępne opcje, dwie opcje tego repozytorium Git. Pierwsza to jest, żeby uruchomić tutaj konsolę dla tego Gita, i od razu będziemy uruchomieni w tej lokalizacji, w danym katalogu. Albo żeby uruchomić GUI. Tutaj jak chcecie, ale ja polecam chociażby tego Basha sobie włączyć, tą konsolę. Ja sobie to włączę i wam to pokażę, jak z tego korzystać. Resztę zostawię bez zmian. Dalej. No i tu mamy pewne inne opcje do ustawienia. Tutaj jaki edytor chcemy, żeby zintegrować z Gitem. Chodzi o jakiś tam edytor tekstowy. No tu mam na przykład domyślnie Vim. To jest z Linuxów. Ja tutaj sobie wybiorę Notepad++. OK. Kolejne pytanie, how do you like to use git from the command line, czyli jak chcesz używać gita z linii command, tutaj, że tylko z git bash only, z tego programu, z tej konsoli gitowej, albo git from the command line and also third party software, ok, czyli też z tego git bash, ale także z jakichś oprogramowania firm trzecich. To jest rekomendowane, zostawmy to sobie, idźmy dalej.
tutaj w jaki sposób Git ma się łączyć poprzez HTTPS, poprzez jaką bibliotekę. Zostawmy sobie OpenSSL. Dalej, tutaj w jaki sposób to repozytorium ma kończyć linię. To jest bardziej już dla programistów. Zostawmy sobie tą pierwszą opcję, że niech będzie styl Windowsa, komity jako Unixowe. Dobra, niech będzie. Tutaj jaki emulator chcemy użyć dla Git Basha, tak? Bo to jest Git jest dedykowany na Linuxy tutaj, dlatego tu mamy takie dość dodatkowe pytania. Tutaj mamy jakiś program pewnie pod Windowsa, który będzie nam tutaj emulował tego Git Basha, albo możemy używać po prostu domyślnej konsoli Windowsowej. Ja sobie jednak zostawię tą pierwszą opcję, dlatego że to daje więcej możliwości. Tutaj jeszcze taka opcja, jak ma się zachować Git przy opcji Git Pull. Tutaj też może opcja bardziej dla programistów, nas to może mniej obchodzić, możemy zostawić default, czyli fast forward or merge. Git Pull chodzi o to, że tą komendą pobieramy zmiany z repozytorium na nasz komputer lokalny i w ten sposób będziemy aktualizować nasze samoloty na przykład. Także zostawmy sobie tą opcję domyślną. Tutaj możemy sobie włączyć jakiś program pomocniczy do logowania się, tak, do credentiali, czyli do zapamiętywania pewnie jakichś tam loginów i haseł. Git Credential Manager. Dobrze, zostawmy tą opcję, co jest. Tu mamy jakieś ekstra opcje, czy chcemy sobie włączyć cache'owanie plików, albo jeszcze możemy sobie włączyć Symbolic Links. Dobrze, zostawmy sobie domyślnie tą pierwszą opcję tylko. Tu jakaś opcja eksperymentalna. Zostawmy to bez zmian. Install. No i OK, mamy zainstalowane. Tutaj release nie chcemy patrzeć. Nic tu nie chce. Next. OK, zainstalowane. Instalacja nie była łatwa. Jeżeli tutaj nie mamy doświadczenia właśnie z repozytorium Git, to no, te pytania mogą być bardzo uciążliwe, ale tutaj z moim poradnikiem przebrnęliśmy przez to. Teraz przejdźmy sobie do katalogu moje dokumenty FlightGear. I tutaj będziemy trzymali sobie nasze samoloty pobierane z GitHuba czy tam z innych źródeł. Może to być nie tylko GitHub, może to być też GitLab. Są różne strony do przechowywania repozytorium Gita. Tu sobie stworzymy katalog na przykład Custom Aircraft. Tak, czyli takie samoloty tu będziemy trzymali właśnie pobierane, customowe. Tu już więcej nic nie robimy. W zasadzie co możemy zrobić, to teraz możemy zaznaczyć ten katalog właśnie Custom Aircraft i klikamy prawym. Tu widzimy, że właśnie Git dodał nam, bo ja zaznaczyłem specjalnie tą opcję, żeby do menu kontekstowego w eksploratorze Windows dodał mi nową pozycję w menu. Jest to właśnie Git Bash i tutaj mogę odpalić Git Basha, jest jakby Git Bash Here, czyli uruchom konsolę właśnie na katalog, jaki wskazuje. Więc klikamy to sobie i widzimy, że jestem właśnie tutaj w tym katalogu. No i teraz idziemy do GitHuba, do na przykład samolotu, który chcemy zainstalować. I tutaj w code mamy URL-a HTTPS. Kopiujemy go sobie tym przyciskiem do schowka i wracamy do naszej konsoli i tutaj wpisujemy komendę git klon i wklejamy tego naszego URL-a, którego skopiowaliśmy i potwierdzamy Enterem. I widzimy, że rozpoczęło się klonowanie. Co to oznacza? Zawsze, kiedy chcemy użyć właśnie Gita, to rozpoczynamy tutaj komendą git. Dalej piszemy, co chcemy zrobić. Tutaj chcemy zawsze przy pierwszym pobraniu samolotu, czy to scenerii, czy w ogóle jakiegokolwiek kodu źródłowego git, musimy właśnie najpierw sklonować sobie to repozytorium. Sklonować, czyli pobrać jego kopię na nasz lokalny komputer. No i taką komendą to się wykonuje, właśnie klon. I dalej podajemy tego URL-a do zasobu, tutaj do naszego samolotu Airbus A320 Family. No i teraz trwa pobieranie. Trochę to potrwa, mam coś wolny internet znowuż dzisiaj. Tam jest coś chyba około 200 megabajtów do pobrania.
Też jak teraz wejdziemy sobie w Custom Aircraft, to zobaczymy, że od razu nam się stworzył katalog z tym samolotem. Także nie ma bałaganu. Git clone od razu robi nam katalog odpowiedni i tutaj będą wszystkie pliki związane z tym samolotem. Ale jeszcze musimy poczekać na pobranie tego wszystkiego. No i widzimy podsumowanie, że wszystko nam się pobrało. Jest done. Teraz możemy sobie kliknąć prawym przyciskiem myszy na ten katalog z samolotem i wybieramy tą opcję Git Bash Here. I możemy wydać komendę git pull, żeby pobrać najnowsze zmiany. Teraz oczywiście żadnych zmian nie powinno być, tak jest already up to date. Co oznacza właśnie, że mamy tutaj wszystkie zmiany wgrane. Ale gdyby minęło parę dni, moglibyśmy wrócić do tutaj tego katalogu i ponownie tutaj zrobić git pull i powinniśmy otrzymać zmiany. No i załóżmy, że minęło parę dni, że są, tak, no po prostu chcemy sprawdzić, czy są jakieś zmiany, robimy git bash here jeszcze raz, czy po prostu wystarczy wejść do tego katalogu, gdzie jest samolot zainstalowany nasz i robimy git pull i zobaczmy, jak wyglądają zmiany. Tak, i teraz widzimy, że tutaj widzimy wszystkie pliki, jest tego całkiem sporo, widzimy jakie pliki zostały zmodyfikowane, czy też dodane, czy też usunięte, tak, tutaj wszystkie zmiany, cała lista. Także widzimy, że doszło coś nowego, tak, teraz wiemy, że były jakieś aktualizacje na tym samolocie. No i w tej chwili nasz samolot jest aktualny, jeżeli zrobimy znowu git pull, to widzimy, że już jest already up to date i tutaj nie ma co aktualizować. Kolejna tutaj rzecz, którą możemy zauważyć, jest tutaj w nawiasie napisane dev, to jest gałąź, to oznacza, że jesteśmy na gałęzi deweloperskiej. Jeżeli wejdziemy sobie tutaj w GitHuba, to tutaj też zobaczymy, tutaj możemy zobaczyć wszystkie gałęzie, jakie tutaj są, no nawet nie, tu są jeszcze wszystkie, jakie tutaj są na tym repozytorium. Mamy gałąź dev jako tą właśnie domyślną. No i na tym powinniśmy może latać, tak, jeżeli chodzi przynajmniej o ten samolot. Niektóre repozytoria mogą mieć inaczej nazwane te gałęzie. Domyślną taką nazwą dla Gita jest nazwa Master, jako taka główna gałąź. Tutaj akurat twórcy tego samolotu wybrali sobie nazwę Dev. No i mamy na przykład gałęzie inne jak 3D, Fuel Climb Descent, FG Add-on i tak dalej. No i tutaj o co chodzi z gałęziami, po prostu twórcy samolotu, jeżeli chcą zrobić jakiś nowy feature albo jakieś zmiany, to przeważnie robią to na osobnej gałęzi i ta gałąź jest dedykowana tylko pod jakiś jeden konkretny feature na przykład. No to na przykład mamy gałąź 3D i na przykład na tej gałęzi dokonywane są wszelkie modyfikacje co do modelu samolotu samego, a nie na przykład innych funkcjonalności. Mamy na przykład gałąź Fuel Climb Descent. Nie wiem dokładnie, co tam twórcy robią, ale mogę się domyślać, że tak, tutaj coś usprawniają może co do odnośnie paliwa, czy tam może zużycia paliwa na wznoszenie i zniżanie, nie wiem dokładnie, ale tak, wybrano, stworzono nową gałąź, żeby właśnie móc tutaj zaimplementować jakieś nowe rzeczy. No i jak tutaj twórcy uznają, że taka gałąź jest już zrobiona, gotowa, że coś tam zostało dodane albo naprawione, no to taka gałąź jest merge'owana, czyli scalana na przykład z gałęzią deweloperską. No i gałąź deweloperska powinna zawierać najbardziej aktualny stan i powiedzmy działający stan samolotu. I mamy gałąź na przykład FG Add-on, czyli to jest taka gałąź, która zawiera samolot. Tu powinna być taka sama wersja, jaka jest dostępna w repozytorium FlightGeara. FlightGear jest trzymany na osobnych repozytoriach. To jest trzymane na portalu SourceForge. Tam jest chyba nawet repozytorium nie Git, a SVN, czyli jeszcze inne repozytorium. No ale podejrzewam, że w jakiś sposób tutaj twórcy tego samolotu najpierw pchają sobie zmiany na tą gałąź FG Add-on, a ona jest w jakiś sposób tam dalej scalana z gałęzią w oficjalnym repozytorium FlightGear. Tu widzimy, że dwa dni temu była aktualizacja na tej gałęzi, więc prawdopodobnie będzie nowsza wersja
tego samolotu dostępna w launcherze FlightGeara. No i wracając do naszej konsoli, my tu także możemy sobie podejrzeć wszystkie te gałęzie. Możemy dać git branch, to jest komenda właśnie pokazująca wszystkie gałęzie. Git branch właśnie od gałęzi i dajemy enter. Aha, no w tej chwili mamy tylko naszą jedną gałąź. Jeżeli chcemy wszystkie, to musimy dopisać jeszcze myślnik a od all, czyli pokaż wszystkie gałęzie. No i teraz widzimy te wszystkie gałęzie, jakie są dostępne tutaj w tym repozytorium. No i mając tutaj to narzędzie git, możemy też przełączać się między tymi gałęziami. Zobaczmy sobie git checkout na przykład 3D i widzimy, że przełączyliśmy się teraz na gałąź 3D. Możemy to potwierdzić też komendą git branch. Tak, i na zielono mamy już nie dev, a 3D. I w tej chwili możemy sobie zobaczyć, co zawiera na przykład ta gałąź. Na przykład moglibyśmy zobaczyć, jakie zmiany są w samolocie, jeżeli chodzi o model 3D. Myślę, że taki odcinek zrobię w przyszłości, gdzie pokażę zmiany, jakie tutaj zachodzą w tym samolocie. Co się zmieniło względem tego, co omawiałem już jakiś czas temu, jeżeli chodzi o ten samolot. Bo naprawdę zmienia się ten samolot dynamicznie, dosyć szybko, często. Tutaj wiele zmian jest wprowadzanych. Jeżeli chcemy wrócić na gałąź dev, no to oczywiście robimy git checkout dev i jesteśmy na gałęzi dev, tej deweloperskiej. No i teraz uruchommy sobie taki samolot. No i uruchamiamy FlightGeara, idziemy tutaj w dodatki. No i tutaj musimy wskazać jakby katalog tak z samolotami. Tutaj dajemy dodaj. No idziemy w moje dokumenty FlightGear i po prostu wskazujemy już cały katalog z samolotami. Jeżeli tu będzie więcej samolotów, to one też będą widoczne. To jest o tyle fajne. Ze scenerią tak fajnie nie jest, bo scenerię tutaj musieliśmy każdy katalog dodawać osobno. A tutaj możemy od razu dodać katalog Custom Aircraft bez wskazywania konkretnego samolotu. Dodajemy. Tak, widzimy, że katalog się dodał. Idziemy teraz w samoloty. Tak, i teraz widzimy, że no tutaj się dodały dwie pozycje akurat dla A320 Family. Czyli to zostało to rozbite na te dwie pozycje, a tutaj mamy samolot też A320 Family, ale zainstalowany z tego oficjalnego repozytorium FlightGeara, czyli tutaj z hangaru. Możemy to poznać po tym, że tu mamy przycisk odinstaluj. Tak, normalnie tutaj jak mamy zainstalowane z naszego katalogu, nie mamy takiego przycisku, chociaż nie jest fajnie, że to się rozbija na dwie pozycje, nie wiem czemu tak się dzieje. Tutaj mamy wszystko w jednej, a tutaj mamy rozbite te samoloty na dwie grupy. No i w ten sposób możemy sobie teraz uruchomić taki samolot. No i latać po prostu najnowszą wersją A320 Family pobraną z GitHuba. Teraz dla przypomnienia, jeżeli chcemy zaktualizować taki samolot, wystarczy wejść tutaj w konsolę, wpisać git pull i to wszystko. Zmiany powinny się zaciągnąć automatycznie, możemy zamknąć konsolę i cieszyć się najnowszą wersją samolotu. Nie musimy już ganiać po internecie, po GitHubie i tam ściągać paczek zip i tak dalej. Tutaj jeszcze może się pojawić pytanie, co jeżeli nie wybraliśmy sobie opcji, aby tam podczas instalacji Gita, żeby tutaj Git integrował się z Explorerem i po prostu nie mamy tej opcji Git Bash Here. Wtedy też nic straconego, bo możemy iść tutaj w plik i po prostu uruchomić Windowsowego shella. Oczywiście robimy to będąc w naszym tutaj już katalogu z samolotem i wtedy shell automatycznie uruchamia się w tym katalogu z samolotem, no i tu też możemy wywołać git pull i już. O, nawet widzimy, że w trakcie nagrywania tego filmu poszła jakaś aktualizacja do tego samolotu. No i w ten sposób też możemy aktualizować, także nie musimy robić tej integracji z eksploratorem Windows. No i jeszcze może się tutaj pojawić kolejna kwestia, jeżeli mamy bardzo dużo tych samolotów pobranych na przykład z GitHuba. No mam tutaj na przykład już parę więcej katalogów, na przykład z 8, tak, może być ich jeszcze więcej. No i może być po prostu niewygodne, żebyśmy tutaj cały czas klikali sobie prawym, wchodzili w tą konsolę i wpisywali komendę z palca git pull.
Dlatego można to sobie bardzo łatwo zoptymalizować. Poprzez to, że mamy zainstalowanego Gita, możemy napisać sobie plik wsadowy, batch file. Tu mam na przykład taki pliczek, nazwałem go sobie update, nazwa jest dowolna. Najważniejsze jest, żeby to miało rozszerzenie .bat, czyli właśnie batch file Windowsowy. No i zobaczmy sobie, co jest w środku takiego pliku. Plik jest dosyć mały i prosty. Tu jest po prostu pętla, która nam tutaj wchodzi do naszego zadanego katalogu. U mnie jest to właśnie tutaj User Documents, Flight Gear i Custom Aircraft. Jeżeli byśmy te samoloty trzymali w zupełnie innym katalogu, to oczywiście tutaj ten katalog należałoby podmienić. I tu ważne jest, żeby na końcu zostawić jeszcze backslash gwiazdka. No i wtedy tutaj ten skrypt wejdzie do naszego tutaj każdego katalogu. Tak, i tutaj na nim wykona komendę git pull. I tu mamy to pokazane, tak, czyli zrobi to za nas. No i na końcu mamy pauzę, czyli skrypt się zatrzyma, żebyśmy mogli zobaczyć rezultaty jego działania. Zobaczmy sobie teraz ten skrypt w działaniu. Wystarczy teraz uruchomić tą ikonkę. Ta ikonka może też być trzymana w dowolnej lokalizacji. Można ją sobie umieścić dla wygody na przykład na pulpicie, żeby ją mieć pod ręką zawsze. Tak, dlatego że operujemy tutaj na ścieżkach bezwzględnych, to po prostu to zawsze zadziała. No to uruchamiam. Tak, i widzimy, że tutaj skrypt wszedł tutaj do pierwszego katalogu z samolotem 737. Mam already up to date, czyli zrobił git pulla, ale nie było aktualizacji i tak dalej. No tutaj w sumie dla każdego tutaj katalogu widzimy, co się zadziało. W zasadzie wszystkie moje repozytoria są aktualne. No ale w ten sposób zaktualizowałem wszystkie te katalogi jednym kliknięciem. No i teraz press any key to continue, czyli wciskamy dowolny klawisz, żeby zamknąć konsolę i już i nasze tutaj samoloty są zaktualizowane. Jeżeli chodzi o ten skrypt, to oczywiście tutaj udostępnię go w komentarzu tego nagrania. Możecie go sobie też wykorzystać. Także w ten sposób możemy jeszcze szybciej aktualizować wszystkie nasze repozytoria z samolotami. No też oczywiście ma to sens, jeżeli te repozytoria są żywe i rzeczywiście deweloperzy ciągle nad tymi samolotami pracują, bo jednak niestety dużo repozytoriów jest już martwych, na zasadzie dodanych raz, zwłaszcza te z FG Members, one są przeważnie martwe, one tam tylko sobie siedzą, więc w zasadzie nigdy aktualizacji raczej do nich już nie będzie. Ale jest też trochę samolotów, które wciąż są rozwijane. Tu mam na przykład MD-11, który jest ciągle rozwijany, A320 Family. Troszkę rzadziej ten Airbus 330, ale tak, niektóre jeszcze tutaj samoloty dostają aktualizacje. Także to tyle będzie w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Cześć Wam, do następnego.